Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w 10 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się zadaniem pobocznym Awantura o Wino. Jestem tutaj już przed miejscem, gdzie odbywa się aukcja i spróbujmy dowiedzieć się, o co tu chodzi. O nie, nie, moja rodzina zajmuje się winiarstwem od 4 pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. Jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Jesteś obłąkana, dziewczyno. Ludzie, ludziska, słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka. Nie wygląda mi na przeklętą. Raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiałeś jej się nieźle narazić. Tak? A ty co za jeden? Znawca kobiet? Więcej. Koneser. O, to widzę, że się dogadamy. Ty, a powiedz mi, te miecze, to tak nosisz od parady, czy używasz ich czasem? To narzędzie pracy. Jestem wiedźminem. A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczyna jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Generalnie nie jest dobrze. W Zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść, jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy, znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć. Jaka jest twoja stawka? O mój Boże, ale mamy za... O Jezusie. Dobra, to ja strzelam w... Tak 800 koron to chyba mi dasz, nie? O, brzmi uczciwie. Dobra. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskuram? Serio? Psst. Jesteś wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym... Durnym Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to Liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bednarz i kowal. Na przecince zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na pawim stoku też jest jakoś niespokojnie. Mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności?
płacę więcej niż Liam. O Jezus. No, nie płacisz więcej niż Liam. Musiałabyś mi dać 800... Nie da mi tyle. 820 jak mi dasz, to... To pogadamy. No dobrze, niech będzie. No dobra. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Jak to teraz ugryźć? No prawdziwa awantura o wino. Szukał? Będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Liam nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. Awantura o wino. Jak to wygląda? Mamy dwa zadania? Czy co? Tak, Coronata i Vermentino. No dobra. To może zacznijmy od... Od Coronaty, nie? Dobra, widzę, że Coronata jest niedaleko stąd, także... Na płotce możemy się przejechać. Kurczę, no. Ja z tego, co pamiętam, to... Znaczy z tego... No tak, no z tym przechodziłam raz krew i wino. Można to polubownie jakoś rozegrać tak, że obojgu się pomoże i to jakoś będzie miało ręce i nogi. Co to jest, ja się pytam? Wow! Wow! Co je... Jak ja mam, przepraszam, coś tutaj zrobić w ogóle? Ja nawet nie wiem, co to jest za badziewie. Nie spotkałam się jeszcze z takim potworzyskiem jakimś. Bo do tego nawet podejść się nie da. Podejrzewam, że to trzeba podobnie jak te skolopendry. Czyli, wiecie... W pułapeczkę, nie? Dobra, zadania. Wiecie, co ja się zastanawiam, czy tej awantury o wino to nie zostawić na kiedy indziej, bo... Mamy też dwa zadania, także dobrze było je rozdzielić. Może braterską miłość byśmy spróbowali zrobić w takim razie, na dzisiaj. Miałam inny plan, ale widzę, że tutaj jest naprawdę niezła jazda. A poza tym, no... Wiecie sami, jak to jest. Chryste, panie. To jest w jakiejś... dziczy. Z pałacu najbliżej. A chociaż nie, ogrody pałacowe są najbliżej. Dobra, no. Poeksperymentujemy, bo tak jak mówię, miałam inne plany. Ale kurde, zadanie wydaje się trudniejsze niż było na początku do przypuszczenia. Plus, no, mamy jakby dwie winnice do ogarnięcia, nie tylko jedną. Znaczy wiecie, ja mogłam odmówić zawsze, nie? Ale to są zadania, to są historie, to są questy, to jest wszystko. To tak odmówić to znowuż nie wypada, nie? Dobra, ja widzę, że jadę sobie bez ścieżki, tak? Okej, dobra, jest tu jakaś ścieżka. Braterska miłość. Dobra, spróbujemy inne zadanie. Może, wiecie, bo tamto to byłoby naprawdę długie, tamto będzie to na dwa odcinki, już tak wiem to od razu, bo... No innej opcji to ja nie widzę. Koci grzbiet. No a tutaj może byśmy zaszaleli z jednym zadaniem i byłoby wygodniej, nie? Wow. To jest ślepy zaułek, więc tędy nie pojadę. Nawet płotka się mi zbuntowała. Niedźwiedź na 99 pogięło. Harpie. Wow. Dosyć wymagające są te miejsca, trzeba przyznać. Siedlisko potworów.
braterska miłość. Pomocy! Pomóż nam! Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Tam, w jaskini! My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Jaki Hugo? Nasz brat! Został tam, w środku! Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to! To wy wysłaliście ogłoszenie? Szukaliście ochroniarza? Zgadza się, my. I nie bez kozery, jak widać. Czekaliśmy kilka dni, ale nikt się nie zgłosił, więc postanowiliśmy zaryzykować. To prawda. Głupio zrobiliśmy. Trzeba było poczekać. A teraz nie wiadomo, co się stanie z naszym biednym Hugo. Po co tam w ogóle wchodziliście? Zabłądziliśmy. Zaraz. Zabłądziliście do jaskini? Na świętego proroka Lebiodę. A jakie to ma teraz kurwa znaczenie? Czy weszliśmy zbierać szytnaćce, czy pieczarki, czy na spacer? Ważne, że Hugo został w środku. Mam rację? Uratujesz go czy nie, Wiedźminie? Każda sekunda się liczy. Widzieliście, co was zaatakowało? A skąd? Jak tylko ziemia zaczęła się ruszać, od razu do wyjścia pobiegliśmy. A Hugo, no niestety, w drugą stronę. Czyli potwory wylazły z ziemi? No, chyba tak. No, zresztą, nie wiem, nie przyglądaliśmy się, tylko wzięliśmy nogi za pas. Mógłbym się tego podjąć, ale to będzie kosztować. No, ile chcesz? No, tak 350, 360... Dobra, niech będzie, że stracę. Uczciwa stawka. Dobra, idziemy. Dobra, poszukam go. Wy dwaj zostańcie tutaj. Okej, potwory wyłażące z ziemi, tak? Plus do tego siedlisko potworów. To brzmi jak skolopendry. Ja innej opcji nie widzę. Ewentualnie jakieś inne rzeczy typu... Kikimory. No właśnie. Miał powiedzieć właściwie, wiecie co, kikimora, nie? One trują mnie. Jezu! No co jest z tą grą? Wiecie co, ja nie wiem, jak ja to kiedyś przeszłam na drodze po zagładzie, naprawdę. Mi się wydaje, że... Twórcy podnieśli poziom trudności, bo to jest niemożliwe inaczej. To jest po prostu niemożliwe. Ekwipunek, bo nie idzie żyć. Dobra, weźmiemy sobie dekokt. Zużyj. No. Mam 12 tysięcy HP, a to mnie po prostu rżnie dosłownie, ja nie rozumiem tego. Wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Na insektoidy olej by się przydał. Hybrydy, insektoidy. I teraz byśmy jeszcze użyli ignina, nie wiecie? Mi się wydaje, że się dobrze powinien sprawdzić. Chuja do dupy. Ona chciała skoczyć na mnie czy napluć? Ty, a może Irden? Zapraszam. Kurde no. Ej, ale Irden chyba się sprawdziło. Jezu, no ja nie wiem, co ja mam robić. Kikimory. Co na kikimory może być dobre? Może jakaś petarda? Może jakiś smoczy sen? To Irden całkiem okej się tutaj sprawdzało. Ale tak, młynek nie wchodzi w grę.
A to już jest dosyć dziwne. To co ja mam im... Jak ja mam to zrobić? Insektoidy jeszcze raz. I teraz pytanie. A może jakiś eliksir albo jakiś odwar. Petardy mam chyba dobre, mam chyba smoczy sen. Nie, gwiazdę tańczącą, to jest okej. Odwar jakiś może. Może z katakana, nie wiem. Zabicie przeciwnika, to by się mogło przydać. Niech będzie tak. Ja pierdzielę, no nie chore to jest. Ale widzisz, no się tu bagują. Także to jest jakiś plus dla mnie. Dobra, mamy kikimorę robotnicę i teraz sprawdźmy, co na te kikimory jest. Insektoid, biała wdowa to nie, kikimora nas obchodzi. Biały miód. Olej przeciwko insektoidom i igni. Czyli dobrze poszłam z tym igni, z tym ogniem. Ale biały miód to dlaczego? Bo nie rozumiem. Aha, dobra. Czaję już chyba. Do widzenia. Zapraszam. Dobrze, że się tu bagują, naprawdę. Przecież ja nie rozumiem, dlaczego ona mi zadaje obrażenia mimo tarczy, nie? I obroniła jeszcze mnie, to jest już w ogóle poprane. Biały miód by się przydał. O, jestem naprawdę za bardzo podtruta. To się tak nie idzie żyć. Co robi biała mewa? A po co mi to? Nie wiem. Ekwipunek. Jeszcze raz wejdziemy. Weźmiemy sobie ten biały miód, bo widzę, że jest tragedia jednak. I odwar tutaj nie da rady po prostu. Możemy wziąć może jakiś puszczyk. Co? Weźmiemy sobie filtr Petriego, bo to się może przydać nam tutaj. No jak widzicie, musimy się przebijać bardzo powoli. O, tam jest większa kikimora. No, co jest? Znowu tu zginę za chwilę. Jak ja się mam bić z tym całym cholerstwem? No, jeszcze wojownik przylazł. Już w ogóle jestem w dupie. Ja się założę, że ten gościu to już tam nie żyje, nie? Pierdzielenie. No, zapraszam. Mówię, co ona ze mną zrobiła? Napluła na mnie, czy co? Jeszcze wyłażą z tej ziemi. Ja
się wcale nie dziwię, że gra mi proponuje biały miód, bo naprawdę tutaj trzeba non-stop po prostu używać znaków. Mogę zapis zrobić? Nie. O Jezu. Wybaczcie, że to tak wygląda, ale te kikimory są straszne. Ten wojownik to już jest w ogóle tragedia. Dobra. A nawet wojowniczka to nie jest wojownik typowy. Ale jestem zatruta, nie? Dobra, biały miód. Potem się medytnę przez chwilę. Jezus, dobra. No, a dlaczego mi to nie działa, no? Mogę? Nie, bo ja nie chcę tego robić jeszcze raz, nie? Dobra, bo jeszcze jedna chyba została. Chodź do mnie. Dobra, medytację musimy zrobić godzinkę. Mogę? Dziękuję. Chryste, wy to widzicie? Tych kikimor to jest od cholery tutaj. Od cholery i ciut, ciut. Tu są jaja, trzeba to spalić. Chyba, że mi też te jaja może zaznacza, nie? Wiecie co? Bardzo możliwe. Tragedia. Dobra, musimy iść dalej. Tutaj. Świeża krew na klindze. Ciekawe, czy ten miecz należał do Hugo. No tu są jeszcze jajka. Palimy to, ile sił. Ślady krwi. Hugo może być ranny. Okej, musimy iść za tym, rozumiem. O, to już mi wygląda na jakąś arenę. Kikimory wolą chłodniejsze warunki. Pewnie dlatego trzymają się z daleka. Mhm, w ten sposób, dobra. Czyli on zwiał w dobre miejsce, wychodzi na to. Cholera, gorąca ta woda poparza się. Przydałoby się coś do ochrony, może kłęb podziała. Aha, bo ja tam mogę sobie przynurkować, tak? I tutaj też w ogóle coś... Nie. Ja podziękuję. Widzę kikimorę, to spadam. Zaraz zanurkujemy, bo mogę. No, nurkuj. Tu coś leży. Filtr do destylatora? Spodnie. Dobra, wynurzamy się i wychodzimy, bo już mi się kłęb kończy. No szybciej! Geralt. Wychodź rzecz stąd. Jezu, widzieliście, co on zrobił?
Dobra, jeszcze jedna tam jest skrzynka. To jeszcze ciebie zgarniemy i to chyba by było wszystko. Dobra, to chodźmy tutaj. Dawną Kikimorę zostawiam w spokoju. Okej, wychodzi na to, że mamy naszą zgubę. Ty jesteś Hugo? Przysłali mnie twoi bracia. O, dranie. Łotry skurwysyny. Najpierw się na mnie rzucili, ale nie dali rady. Więc wysłali zbója, żeby dokończył dzieła. Co ty wygadujesz? Spotkałem ich przed wejściem. Mówili, że zaatakowały was potwory, a ty zostałeś w środku. Prosili, żebym ci pomógł. Tak ci powiedzieli? No popatrz, a to padalce kłamliwe. To na pewno jakiś ich kolejny podstęp. Zaczekaj, wolny. O co tu chodzi? Nazywam się Hugo Monard. Mój ojciec, Wiktor Monard, był słynnym producentem koniaku. Kłóciliśmy się z braćmi o to, kto przejmie interes po jego śmierci, więc ojciec postanowił nas zmusić do współpracy. Rozłożył swój destylator na części. Trzy z nich ukrył. Każdemu z nas powiedział, gdzie schował jedną. Kiedy moi bracia dowiedzieli się, że tu jest ukryta ostatnia, ta moja część, uznali, że nie jestem im już potrzebny. Chcieli mnie wykluczyć z interesu. Zaczęliśmy się kłócić. Odgłosy szarpaniny obudziły potwory. No oni uciekli. Ja pobiegłem w głąb jaskini. Czyli przyszedłeś tu po część destylatora. O to chodzi? Tak. Skąd to masz? Wyłowiłem z gorącego źródła. Twój ojciec naprawdę dobrze to ukrył. Proszę. Oto twoja zapłata. No nie ma tego wiele, ale obiecuję, że kiedy uruchomię kawernę, będziesz miał zniżkę. Trzymam za słowo. A teraz chodźmy. Twoi bracia pewnie się niecierpliwią. Czekaj. Widzisz? To moi bracia zabrali ze sobą jakichś oprychów. Szykują się na mnie. Tego nie wiemy. A co? Chcesz mi może powiedzieć, że przypadkiem znaleźli się tu z obstawą? Chcą mnie zabić i zabrać mi ostatnią część destylatora. Ratuj mnie. Proszę. Zabij ich, zanim zrobią mi krzywdę. Chcesz, żebym zabił twoich braci? No, ich to może nie, ale tamtych zbirów na pewno. A braci to... No nie wiem, możesz po prostu... unieszkodliwić. To jak będzie, co? Obronisz mnie? Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dzięki. Dzięki stukrotne. Czekam tutaj. Daję wam nauczkę. Odbiło mu! Powstrzymajcie go! Tak, jasne. To wam odbiło, panowie. A tych myśliwych to po co żeście tu wzięli, co? Auguste, ktoś tam z kuszy mi strzela. Dobra, przydałoby się coś z panami zrobić fajnego. Ja pierdzielę, jak ja nienawidzę tej gry czasami. Niestety, ale bracia twoi nie przeżyją tej konfrontacji. Chociaż nie, my widzę, że ich nie zabijamy, tylko unieszkodliwiamy. Dobra. Hej! Tamci z kuszy, widzę, chcą mnie wkurwić naprawdę już tak solidnie.
Dobra, dobra. Ała, no przecież zrobiłam unik. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Tragedia. No, dobrze im tak. Może jednak nie mieli złych zamiarów. Nie, nie, nie wierzę. Zawładnęła nimi zwykła chciwość. Prawda jest taka, że zrobiliby wszystko, żeby tylko odebrać mi część destylatora. Poza tym przecież ich nie zabiłeś. Poleżą chwilę, za jakiś czas się ockną i przynajmniej będą mieli porządną nauczkę. Co teraz zamierzasz? Jeszcze nie wiem. Odbudowanie destylatora ojca jest teraz niemożliwe, więc pewnie otworzę skromny kram na rynku i będę sprzedawał wina. A może po prostu stąd wyjadę? Sam jeszcze nie wiem, zobaczę. Tak czy siak, dziękuję, że pomogłeś mi z braćmi. Będę zawsze o tym pamiętał, Wiedźminie. No dobra. Pora się rozstać. Powodzenia, cokolwiek zamierzasz. Dzięki, Wiedźminie. Do zobaczenia. No i dobra. Jeszcze wrócimy sobie do tej jaskini, chociaż to jest ryzykowne i ja już dostaję kręćka. Ale przydałoby się tutaj dostać, bo tam jeszcze widziałam taki gimor po jednej stronie. I tu jest ogólnie tak jakby siedlisko potworów chyba. To było tutaj? Chyba tak. Fajnie by było to miejsce, wiecie, do cena wyczyścić. A tutaj mogę to otworzyć? O kurczę, mogę. A, bo to w ten sposób, dobra. Wiecie co? Nie, nie chce mi się. Nie, po prostu nie chce mi się. Zrobimy krótszy odcinek. Ostatni był długi. Dzisiaj zrobiliśmy jedno zadanko. Rozpoczęliśmy jedno też, ale no tak jak mówię, tą awanturę o wino sobie zostawimy jeszcze na kiedy indziej. No i co? Sprawdźmy jeszcze tak na szybko dziennik poboczne. Poboczne. Co my tu mamy na 90 jeszcze? Te awantury o wino i zlecenie boklerskie safari, także myślę, że byśmy sobie to zrobili. Jeszcze jest ten turniej gwinta w Beauclair na 91, ale to po zrobieniu dopiero tych winnic, także awantura o wino będziemy robić za niedługo. Myślę, że zaczniemy sobie... A, jeszcze mamy ostatni skok gangu Seliny, także to możemy też zrobić. Dobra, moi drodzy, ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym zajmiemy się następnymi zdaniami pobocznymi. Trzymajcie się i cześć!